Zastanawiałeś się kiedyś może po co, czemu ludzie, z jakiego powodu ludzie tak bardzo lecą na kasę? Co takiego zajebistego jest w pieniądzach, że są tak wręcz opętani zdobyciem tych pieniędzy? Bo poza potrzebnymi podstawami, które oferują pieniądze, takie jak jedzenie, schronienie, to co takiego jest zajebistego jest w pieniądzach? No bo w sumie ja rozumiem, że są potrzebne do przetrwania, do jakiejś tam minimalnej rozrywki, ale ludzie dalej, jak to mają nawet, dalej chcą więcej, coraz więcej pieniędzy, chcą mieć wszystko zajebiste. No dobra, jeszcze chcą się uwolnić z pracy, której nienawidzą wykonywać, czyli nie chcą być niewolnikami, to jest zrozumiałe. Ale załóżmy, że masz pracę, którą lubisz i zarabiasz na tyle przyzwoite pieniądze, że stać cię na podstawy. To po co w takim momencie chcieć więcej pieniędzy? Do czego? W jakim celu? Po co się męczyć, marnować sobie nerwy, inne nerwy, życie, zniewalać innych, skoro masz wszystko, co trzeba, nie? Z tego, co zauważyłem, to ludzie mają taką przypadłość, że chcą zaimponować innym poprzez posiadanie więcej. I tu jest ogromny błąd. To jest bardzo niszczycielska siła na świecie. Więc jak wiemy, że to jest błąd, to jak sprawić, żeby zmienić to myślenie? Czemu tak jest, że chcemy zaimponować innym? Według tego, co ja zauważyłem i przemyślałem, to jest tak, że po prostu chcemy załatać jakąś pustkę wewnętrzną związaną z poczuciem samotności wewnętrznej. Dlatego poprzez imponowanie innym chcemy jakby mieć uznanie od innych, a co za tym idzie, jakby tą pustkę wypełnić, nie czuć się samotnym w pewnym sensie, że to jest jakiś aspekt samotności. Więc tak naprawdę, a czym jest samotność? To jest brak połączenia z innymi. Jesteśmy socjalnym gatunkiem. Jesteśmy stworzeni tak, żeby być połączeni z innymi, bo inaczej w sumie obumieramy powoli, tak? Degradujemy się. Więc wychodzi na to, że ta cała pogoń za kasą to jest tak naprawdę pogoń za uznaniem. A czym jest pogoń za uznaniem? To jest łatanie tej pustki, którą się czuje wewnątrz, tej samotności, poczucia samotności. Więc tak naprawdę w większości wypadków tak jest i to wskazuje na to, że mamy problem bardziej z połączeniem się szczerym, jedno z drugą osobą, ze szczerą komunikacją, przez co czujemy się samotni, bo nie ma tej szczerej komunikacji między ludźmi, jest bardzo powierzchowna. Przez to czujemy się samotni, bo jakaś część w nas nie jest uzupełniona i czujemy tą pustkę i chcemy ją uzupełnić w inny sposób. Zaimponować komuś, pokazać, że jesteśmy coś warci, żeby nas docenili, żeby dostać aprobatę jakąś. Tylko że często ta aprobata jest też sztuczna, pusta. Tak naprawdę ona nie nasyci tej pustki wewnętrznej, bo ona nie płynie jakby z serca, ta aprobata nie jest autentyczna. To jest taka aprobata, a bo wypada, to powiem mu, jesteś zajebisty, należą ci się oklaski i tak dalej. Ale czy to uzupełni tą pustkę wewnętrzną? Myślę, że nie. Myślę, że ludzkość ma tu ogromny problem z komunikacją i jest duże poczucie samotności u większości osób, nawet wśród ludzi. Zauważcie, że często jest tak, że nawet jak mamy znajomych, to często jest tak, że no nie łatamy tej pustki wewnętrznej, że dalej czujemy brak. To jest brak połączenia, brak miłości, można tak powiedzieć. Nie wiem, to jest jakiś aspekt miłości, tak? Wiem, że to lipnie brzmi, no ale to są moje przypuszczenia. W każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jednym z największych problemów ludzkości jest samotność, tak naprawdę. Brak połączenia. Co zrobić, żeby to
poprawić, żeby załatać tą dziurę. Wiecie co, podejrzewam, że nietrzymanie się reguł społecznych, norm społecznych do końca, no bo one jakby, te normy, one są narzucone nam z góry jednak przez te złe siły, i które chcą rządzić tym światem. Jak trzymamy się według sztywnych ram, no to wiadomo, że nie wyjdziemy z tej klatki, bo te sztywne ramy z góry narzucone są w obrębie klatki robione, więc trzeba poza normę wychodzić w jakiś sposób. Trzeba być po pierwsze świadomym tego, że światem rządzą złe siły. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. To, co się dzieje na ogół, na co dzień dookoła, nie jest normalne. Wiadomo, że jak całe życie to widzisz, to wydaje ci się normalne, bo jesteś przyzwyczajony do tego, ale nie jest to zdrowe, prowadzi to do zniszczenia. Świat zmierza do zniszczenia, tego się nie da ukryć, to widać. Degradację widać. Więc niestety trzeba się wyróżniać, trzeba wystawać poza normę. Tylko w pozytywny sposób, wiadomo, można się wyróżniać w negatywny, wystawać poza normę negatywnie. Nie mówię, żeby łamać zdrowe reguły, bo są też zdrowe reguły i są te reguły narzucone nam z góry. Trzeba umieć to rozróżniać. Zdrowe reguły uniwersalne, typu nie kradnij albo nie bądź agresywny, powiedzmy, bez powodu, tak? Czy tam nie zabijaj, no takie podstawowe rzeczy, tak? Nie bądź wrednym fiutem, czy tam pipą, jak to tam zwało, tak zwało. Wiadomo, to są takie podstawy moralności, które każdy ma jakby zakodowane w sobie. Każdy wie w głębi serca. Każdy wie, potrafi wyczuć, co jest dobre, moralne, a co niemoralne. Problem w tym, że od tego się odstaje, bo się wydaje, że jak będę od tego odstawał, to czeka mnie za to jakaś nagroda. Dlatego ludzie są niemoralni, tak? Oszukują się na przykład, okłamują. To jest niemoralne, tak? No bo w tym świecie się opłaca niestety robić takie rzeczy, bo ten system jest tak skonstruowany, żeby karmić takie zachowanie i nie wspierać tych dobrych zachowań. Więc tutaj jest pułapka, wiadomo. Także chciałem tu zaznaczyć ogólnie w tym filmiku, że jednym z największych problemów tak naprawdę to jest ta samotność, że nie potrafimy się ze sobą połączyć w jakieś grupy takie, które by tworzyły coś jak plemię kiedyś, tylko takie grupy, że to coś by nam tą pustkę wypełniało, że zastępowało nawet rodzinę, żebyśmy te wszystkie potrzeby socjalne mogli zaspokoić. Bo wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie, nie wie, jak zaspokoić większość swoich socjalnych potrzeb, tak? Związanych z połączeniem z innymi. Jakbyśmy to potrafili zrobić, komunikować się, dogadywać na tyle, żebyśmy te socjalne potrzeby mogli uzupełnić, to nie potrzebowalibyśmy tego zajebistego domu, tej kasy, samochodu zajebistego, żeby imponować innym i żeby przyciągać innych. Bo tak się przyjęło, że jak masz kasę, zajebistą chatę, zajebisty samochód czy cokolwiek, to przyciągasz innych ludzi, którzy mają ten status społeczny wyższy, są pseudo zajebiści i masz więcej połączeń, jakby jesteś kimś atrakcyjnym, bo inni widzą, że potrafisz sobie zapewnić te potrzeby, jakby chcą do ciebie się podłączyć, i wtedy masz, nie wiem, dużo ludzi, którzy chcą się z tą nagle zadawać, bo widzą, że masz pozornie zajebiste życie i oni dają ci w ten sposób moc, bo widzisz, kurde, ci wszyscy ludzie chcą być moimi przyjaciółmi, nagle to ja mam ogromną moc. W tym momencie pieniądze, które są za twoimi plecami, to co tam zrobiłeś za pomocą tych pieniędzy, one nagle nabierają mocy jeszcze większej.
i pieniądze w ten sposób mają moc. I stąd się bierze ta wiara w pieniądz, w tą zajebistość pieniędzy. Bo ludzie uwierzyli, że to jest zajebiste i że to daje szczęście. A zauważcie, że to wszystko jest mentalna konstrukcja w bani, fałszywa iluzja, która doprowadza ten świat do ruiny i ludzi do ruiny, tak? Bo uwierzyliśmy w coś nieprawdziwego. Zrobiliśmy pseudo-boga z czegoś sztucznego, z iluzji. A ten świat jest tak skonstruowany, że jeśli wierzysz w coś, co jest nieprawdziwe, to konsekwencje tego z czasem są fatalne. Tak jak widać na świecie. Może o to chodziło w tym pierwszym przekazaniu: nie miej bogów cudzych przede mną, żeby nie wierzyć w fałszywych. Nie wiem. Nie jestem za kościołem jak coś, od razu mówię. Ale jakieś tam aluzje w Biblii, te różne metafory Biblii, przekazy, można się w tym doszukać, podkreślam, doszukać bardzo dużo prawdy, zadziwiająco dużo prawdy. Aczkolwiek od kościoła stronie, nie ufam kościołowi ani żadnej innej religii, bo widzę, jakie szkody są spowodowane przez to. Pieniądz jest chyba największym narzędziem do kontroli człowieka i do podtrzymywania tego fałszywego systemu, który niszczy świat, który jest narzucony nam z góry przez jakąś złą siłę, o której ludzie nie mają pojęcia, że istnieje, bo ta siła nie chce się ujawniać, że istnieje. Więc wszystkie wiadomości, które otrzymujecie z Discovery, z dziennika, ze szkoły, są tak skonstruowane, żebyś ty nie wierzył w tą siłę, która rządzi światem. Logiczne. Banał jest oczywiste, tak? Więc skoro wszystkie informacje, które dostajemy z zewnątrz, są skonstruowane, okrojone tak, żebyśmy nie wiedzieli, że ta siła istnieje, to można dojść do wniosku, że nie wiemy dużo o świecie tak naprawdę. Dużo prawdy przed nami jest ukrywane. W związku z czym, jak otworzysz umysł teraz na te możliwości, które tam są, to nagle się pojawia, że kurczę, to ten wszechświat jest bardziej, może być bardziej złożony niż nam się wydaje. Mogą to być jakieś istoty obce, tak? Może z innego wymiaru, może są inne wymiary. No, nie mówią nam o tym, więc my nie wiemy, tak? Mówią nam, że nie ma tego, ale główne źródło informacji jest przekłamane, więc tak naprawdę gówno wiemy. Jak wierzysz w to, co tam z góry te informacje lecą z głównego źródła i przyjmujesz to jako pewnik prawdę, to wydaje ci się, że zajebiście dużo wiesz, że jesteś mądry. Ale nie jesteś, bo przyjmujesz przekłamane źródło informacji. Także wydaje ci się, że wiesz coś, kiedy tak naprawdę gówno wiesz i masz zamknięty jeszcze umysł, że to, co wiesz i się wydaje, to jest prawda i koniec. Nie przyjmujesz czegoś innego i to zamyka umysł na inne możliwości. Nie przyjmujesz innych alternatywnych informacji, bo myślisz, że to, co wiesz, jest prawdziwe. No, logiczna sprawa. Więc wiedząc to, co powiedziałem, można łatwo dojść do wniosku, że jest wiele możliwości. Niestety, gówno wiemy tak naprawdę. Możemy tylko wiedzieć tylko tyle, że jakaś siła zła korzysta z tego, że jest na świecie tak, jak jest. Prawdopodobnie jest to siła ludzka. Tylko wiadomo, że to dziwnie brzmi. Jak to są kosmici z innego wymiaru, jakieś stwory? No dziwnie to brzmi, bo tak masz nastrojony umysł, żebyś myślał, że to dziwnie brzmi. Zrozum, że to jest najważniejsze dla tych istot, żeby nie być wykrytym. Dlatego będą tak wychowywali ludzi, tak budowali ich percepcję, żeby mówienie o tym nawet było, brzmiało totalnie niedorzecznie. Żeby było wyśmiewane, żebyś bał się o tym mówić, tak? Logiczne, to jest, oni znają bardzo dobrze naszą psychikę, manipulują nami, muszą znać dobrze psychikę. To jest ich główne narzędzie. Oni muszą znać naszą psychikę. Więc znają, opanowali to. Miotają nami, mieszają nami jak chcą.
zamieszali nami tak, że jesteśmy wrogami sami dla siebie, kiedy tak naprawdę mamy wspólnego wroga gdzie indziej, a szukamy wrogów w sobie samym, nie? Tak nam namieszali w baniach, że to jest masakra. A na szczęście coraz więcej ludzi o tym wie, głównie dzięki internetowi, a może czemuś więcej, bo ponoć zmienia się jakaś tam wibracja w przestrzeni, że przyspiesza, że coraz większa świadomość się podnosi jakoś, czy jakoś tak, jakieś tam kosmiczne rzeczy też, o których nam nie powiedzą oczywiście, wiadomo. Także no niby coraz więcej tam jest tych ludzi przebudzonych, którzy wiedzą o tym, którzy otworzyli swoje umysły na te możliwości. Ale niestety jest ciągle ich za mało. Zdecydowanie za mało. Niestety ta zła strona przeważa, jeśli chodzi o kontrolę. Traci swoją moc w pewnym sensie ta zła strona, bo coraz więcej prawdy wychodzi na jaw, coraz więcej ludzi wie o tym i robi coś z tym. Więc ta zła siła, która rządzi tym światem, ona traci kontrolę w pewien sposób nad tym, ale próbuje ją nadrobić, tą stratę, poprzez na przykład inwigilację. Dlatego Google ma wszystko teraz, dane każdej osoby, tak? Masz telefon na odcisk palca, na mordę, ci skanuje mordę, już jesteś w bazie danych, tak? Także chcą kontrolować wszystkim, tak? Chcą zrobić, najgorsze jest to ta gotówka elektroniczna, że jak już będą mieli nawet nad tym kontrolę, to nawet ci mogą zablokować konto i nie będziesz mógł zakupów robić. I co wtedy zrobisz, nie? Także pod tym kątem chcą kontrolę, te szpony chcą zacisnąć tą kontrolę mieć, bo widzą, że ludzie się budzą z tego letargu, z tego ogłupienia i jak najszybciej chcą technologią nas złapać, między innymi. W związku z czym prowadzi to do takiego scenariusza, że no, logiczny wniosek teraz. Oni próbują technologią nas złapać na tyle, kontrolować, żebyśmy nawet mimo wiedzy o tym, że oni rządzą, nie mogli nic zrobić. Tak naprawdę całe nasze życie będzie zależeć od tej elektronicznej gotówki, od tej technologii, więc bez technologii będziemy w krzakach przeżyjesz sam? No nie przeżyjesz, nie? Chyba, że będą jakieś osady robić, ekoosady i się odłączą od tego, ale ciężka sprawa ogólnie. Więc jak już wystarczająca dużo ilość ludzi będzie wiedziała, znała tą prawdę, ale i tak nie będzie wiedziała, nie będzie mogła wiele zrobić z tym, bo będzie za bardzo kontrolowana przez tą technologię, no to ta siła, która się teraz ukrywa, ta zła, która kontroluje nas z ukrycia, już nie będzie musiała się nawet ukrywać, będzie rządziła nami wprost, otwarcie. Nie będzie to tak tajne, już wtedy będzie tyrania, bo teraz tej złej sile nie opłaca się robić tyranii, bo w tyranii gorzej się rządzi, bo ciężej jej kontrolę utrzymać, bo ludzie się buntują, więc ta siła udaje, że jej nie ma, żeby ludzie się nie buntowali, ale jak będzie miała kontrolę całkowitą, będzie brak zasobów, bo planeta cały czas jest wyczerpywana z zasobów, więc będzie za jakiś czas brak zasobów, no to ta siła będzie dysponowała nie tylko zasobami ludzkimi, materialnymi, będziemy pod technologią, będzie miała wszystkich w szponach, no to już będzie mogła tyranią nas rządzić, wtedy już nie będzie musiała się ukrywać, tylko normalnie będziesz musiał rozkazy wykonywać, będzie więzienie, po prostu więzienie, typowe więzienie, może z wolnym wybiegiem, jeszcze nie wiemy, tak jak teraz, bo teraz to jest takie w sumie więzienie, już teraz jest z wolnym wybiegiem, ale jeszcze masz dużo możliwości, jeszcze możesz zrobić dużo ciekawych rzeczy. No, więc to taki czarny scenariusz. To jest plan szatana, że tak powiem. Tak to wygląda. Teraz co ludzie mogą robić, żeby było lepiej? Wiadomo, czy im większa świadomość, tym im większa wiedza na ten temat, tym większe możliwości mamy. Proste, tak? Jak tą wiedzę propagować? Jeśli dużo wiesz na ten temat, no to możesz zacząć o tym mówić, pisać, cokolwiek robić. Zawsze
jakaś cząstka tej wiedzy gdzieś zostanie i pchnie to do przodu. Ogólnie ciężka sprawa jest bardzo, to jest życie na tej planecie. Jak chcesz iść tą właściwą drogą, a niestety trzeba powoli iść tą właściwą drogą, bo jest już coraz gorzej i nawet życie takie typowe w Matrixie już niedługo będzie pojechane ostro, więc nie ma wyboru, jakby trzeba iść tą dobrą drogą. No ale jak idziesz tą słuszną ścieżką, no to masz trudniej, masz pod górkę, nie wiadomo. Chyba że masz wsparcie od ludzi innych, którzy też kumają takie rzeczy. Dlatego warto by było się komunikować między sobą, wspierać się jakoś, tworzyć, najlepiej to by było ekoosady, jakieś ekospołeczeństwa, ale to już jest grubsza sprawa, cięższa do zrealizowania. Więc to, to wszystko, co powiedziałem, jest bardzo logiczne. To jest czysta logika. Tak, trzeba otworzyć trochę umysł i samo się układa w głowie. Myślę, że wypowiedziałem się dosyć obficie na ten temat już, jak ten cały Matrix działa mniej więcej z grubsza. Jaki jest plan? Jakby ktoś nie wiedział, mam nadzieję, że dodałem trochę cennej wiedzy do twojej wiedzy obecnej. Czy ta wypowiedź jest pozytywna, co teraz nie jest pozytywna? To jest informacja, ani nie jest pozytywna, ani negatywna. Mówienie prawdy, prawda to prawda, tak? Wiedza nigdy nie jest negatywna, ani pozytywna. Mówię po prostu jak jest. To, co z nią się zrobi, to jest kwestia pozytywnego bądź negatywnego. Mówienie prawdy nigdy nie jest negatywne. Może być negatywnie odbierane, tak? Są pewne reguły, które są dobre i są, które są złe, ale większość tego, co jest dobre, a co jest złe, to jest już kwestia percepcji ludzkiej. Aczkolwiek są reguły, jakby we wszechświecie. Jest pewien ład we wszechświecie. Jak odstępujemy od tego ładu, od tych reguł, które są jakby zakodowane w rzeczywistości, no to konsekwencje będą złe. Czyli są pewne rzeczy złe i dobre, jakieś tam te reguły we wszechświecie, które są ustalone przez Stwórcę. Jakaś karma, tak, prawo karmy, jakieś tam różne tego typu prawa, przyciągania i tak dalej. Tego wszystkiego trzeba się trzymać. Są pewne reguły we wszechświecie. Jak według nich działasz, to jest dobrze, jak nie, to jest źle. A reszta to jest już kwestia percepcji ludzkiej, co jest dobre, a co złe. Kwestia gustu, tak? Kwestia tego, co zrobisz z daną rzeczą. Przeważnie większość rzeczy to są narzędzia. Narzędzie można wykorzystać dobrze albo źle. Młotkiem można kogoś zabić albo zbudować dom, tak? Ogniem można spalić albo ugotować obiad, wiadomo. Niektóre narzędzia, tak jak pieniądze, niestety podejrzewam, że służą głównie do kontroli, więc no to jest akurat szerokie pojęcie. Nie będę się wypowiadał teraz o pieniądzach, bo pieniądze są o wiele szersze, szerszym aspektem, dziedziną, niż się większości ludziom wydaje. To jest bardzo gruba sprawa i bardzo szeroki temat. Także myślę, że filmik był wystarczająco treściwy i wystarczy na dzisiaj i do następnego.